Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie tygodnia. 40-letni mężczyzna zginął w pożarze, do którego doszło w niedzielny wieczór na Starym Mieście w Głogowie. Ogień pojawił się w mieszkaniu na poddaszu w kamienicy przy ulicy Garncarskiej. Strażacy otrzymali zgłoszenie chwilę po godzinie 21. Na miejsce wysłano zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotników z Serbów i Ruszowic. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali w pełni rozwinięty pożar, w wyniku którego śmierć na miejscu poniosła jedna osoba. W toku działań zostały podane dwa prądy wody, jedną klatką schodową, drugi prąd wody przy użyciu drabiny mechanicznej poprzez drzwi balkonowe. Jeszcze przed przyjazdem strażaków z sąsiednich mieszkań ewakuowali się lokatorzy. Zdążyło się ewakuować blisko 70 osób. W całości działań, które trwały blisko 2,5 godziny, udział brało 7 zastępów straży pożarnej. Śmierć w wyniku pożaru poniósł mężczyzna w wieku około 40 lat. Szczegóły wybuchu pożaru wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury oraz biegły z zakresu pożarnictwa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zaproszenia ognia. Po raz czwarty w historii Lubin gościł reprezentację Polski piłkarek ręcznych i po raz czwarty okazał się szczęśliwy dla biało-czerwonych. W ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy Polki pokonały pewnie Szwajcarię 31-26. Miasto meczem żyło od dłuższego czasu. Kibice na blisko 2 godziny przed pojedynkiem zaczęli wypełniać halę Regionalnego Centrum Sportowego. Po raz kolejny frekwencja dopisała, a ostatecznie na trybunach zasiadło ponad 3300 kibiców. Fani piłki ręcznej od początku stworzyli niezapomnianą atmosferę i od pierwszej do ostatniej minuty wspierały biało-czerwone, które brylowały na parkiecie. Cudowne święto piłki ręcznej, dojeżdżając do hali, moje serce się uradowało po tych latach pustych trybun, zamkniętych obiektów, te pełne ludzi, kasy, pełne trybuny, no naprawdę uradowało mi się serce, a do tego wszystkiego Polska ze Szwajcarią dzisiaj zaczęła z wysokiego C dosyć szybko, wiadomo było, kto ten mecz wygra. No wisienką na torcie pewnie była dobra gra zawodniczek, które na co dzień reprezentują Zagłębie Lubin. Trochę wspomnień w przerwie, bo przy okazji pożegnań reprezentantek Polski Asia Obiersiewicz czy Oli Paluch. No gdzieś tam wracają zawsze wspomnienia z tymi zawodniczkami, także myślę, że radosny dzień. W drugiej połowie kibice na trybunach wciąż zagrzewali reprezentację do walki i byli 8. zawodnikiem swojej drużyny. Lubin po raz kolejny okazał się szczęśliwy dla reprezentacji, a organizacja spotkania przez MKS Zagłębie Lubin SA i Związek Piłki Ręcznej w Polsce pokazała, że miasto zasługuje na imprezy tak wysokiej rangi. Zdecydowanie tak, Lubin zasługuje na stałe miejsce gry reprezentacji polskiej kobiet. No, trudno się chwalić samemu, no nie, ale wydaje mi się, że organizacja była bardzo dobra. Kibiców mnóstwo, świetny doping, zwycięstwo Polek przy udziale zdecydowanie zawodniczek Zagłębia Lubin, także cieszę się ogromnie. W ostatnim meczu eliminacji szkoleniowiec reprezentacji Polski skorzystał ze wszystkich zawodniczek, które znalazły się w meczowym protokole, a MVP spotkania wybrano Darię Zawistowską, na co dzień reprezentującą barwy Zagłębia. Oprócz skrzydłowej reprezentacji Polski pamiątkową koszulkę za przekroczenie liczby 100 bramek odebrała Aneta Łabuda, również z lubińskiej ekipy. Był zazdrosny o żonę, więc udusił kompana alkoholowej libacji. Kobieta oblała zwłoki żrącą substancją, a potem je zawinęła. 37-letni mężczyzna oraz 36-letnia kobieta zostali zatrzymani. W tym stanie ciało leżało przez wiele dni w ich mieszkaniu. Zmasakrowane ciało mężczyzny znaleziono w mieszkaniu zatrzymanego małżeństwa. Stan tych zwłok wskazywał, że są one już w pewnym rozkładzie. Zatem do zgonu mężczyzny doszło nie bezpośrednio w tym dniu, tylko ileś dni wcześniej. Te ustalenia śledztwa przemawiają za tym, że tak wstępnie ocena jest taka, że do zgonu tego mężczyzny doszło jakieś 8 do 10 dni wcześniej. Dowodami potwierdzono, że w tym mieszkaniu małżonkowie i ten pokrzywdzony, który przyszedł do nich i odwiedził, spożywali alkohol. Podczas alkoholowej libacji mężczyźni pokłócili się o kobietę. Oskarżony był zazdrosny o swoją żonę. Na podstawie dotychczas zebranych dowodów przez prokuraturę 37-letni Piotr K. usłyszał zarzut zabójstwa. Prokurator zarzucił Piotrowi K. dokonanie zabójstwa w zamiarze bezpośrednim przez uderzenie, przewrócenie na podłogę, a następnie zadanie kolejnych obrażeń
i w końcu duszenie za szyję pokrzywdzonego, co doprowadziło do jego zgonu. Natomiast jeżeli chodzi o Katarzynę K., to prokurator zarzucił jej popełnienie 4 przestępstw, najogólniej rzecz ujmując, związanych z tym zabójstwem. Pierwsze przestępstwo to nieudzielenie pokrzywdzonemu pomocy, kiedy było to jeszcze możliwe. Następne przestępstwo to ukrywanie faktu dokonania zbrodni zabójstwa. Ponadto kobieta miała utrudniać śledztwo i niszczyć dowody, ale to nie wszystko. W końcu znieważenie zwłok tego zamordowanego mężczyzny przez owinięcie jego głowy takim materiałem z tworzywa sztucznego, a także polewanie substancjami chemicznymi. Tak jak powiedziałam, w dniu dzisiejszym prokurator skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie wobec Piotra K., a także wobec Katarzyny K. 37-latkowi za zabójstwo grozi kara nawet 25 lat za kratami, a nawet dożywocie. Jego żona może trafić do więzienia maksymalnie na 13 lat. Prokurator zaznacza, że to początkowy etap śledztwa, więc badane będą jeszcze m.in. zeznania obojga małżonków. Katarzyna K. była wcześniej karana za rozbój. 2 promile w swoim organizmie miał kierowca, który spowodował wypadek w okolicach Piotrowic na drodze wojewódzkiej nr 363. 58-letni mieszkaniec powiatu jaworskiego wjechał do rowu, po czym uderzył jeszcze w drzewo. Wszystkie służby otrzymały informację o wypadku osobowego Volkswagena, do którego doszło w okolicach miejscowości Piotrowice. Jak ustalili funkcjonariusze referatu ruchu drogowego Jaworskiej Komendy, 58-letni mieszkaniec naszego powiatu, kierując pojazdy marki Volkswagen, stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu, a następnie uderzył w drzewo. Pasażer, który podróżował z kierującym z obrażeniami ciała, nieprzytomny, został przetransportowany do szpitala specjalistycznego w Legnicy. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, szybko ustalili przyczynę tego zdarzenia. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. 58-latek został zatrzymany, spędził noc w policyjnej celi. Dziś usłyszał zarzut. Przez kilka godzin w miejscu wypadku były utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 363 z Jawora do Złotoryi. Dalszym losem 58-latka zajmie się sąd. Nawet 3 lata za kratami może spędzić mężczyzna, którego policjanci wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej odwiedzili w zajmowanym przez niego mieszkaniu. 62-latek sporo stracił na wizycie mundurowych. 62-latek nie spodziewał się wizyty funkcjonariuszy z Wydziału Zwalczania Przestępczości Gospodarczej, którzy wraz ze strażnikami granicznymi postanowili zapukać do jego drzwi. Decyzja okazała się słuszna. W mieszkaniu mężczyzny ujawniono i zabezpieczono niemal 7 kg krajanki tytoniowej, a także prawie 15 tysięcy sztuk papierosów z białoruskimi znakami akcyzowymi. Wartość łącznego uszczuplenia dla Skarbu Państwa tutaj, jeżeli chodzi o podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych, wynosiła 23 tysiące złotych. Legniczanin może już zapomnieć o nielegalnych wyrobach, bo te zgodnie z prawem zostaną zniszczone przez funkcjonariuszy. Dodatkowo grozi mu wysoka grzywna i nawet 3-letnia odsiadka. Trwa 13. edycja Polkowickiego Festiwalu Ziemi. Program obchodów podzielono na 2 dni. W amfiteatrze prezentowały się przedszkolaki oraz uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Akcje, wydarzenia i festiwale organizowane są wiosną, aby promować postawy proekologiczne. Różne akcje i zajęcia odbywają się podczas tych 2 dni akurat, bo to nie tylko są te 2 dni, bo są wcześniej albo konkursy, albo zajęcia w szkołach i później odbywają się te zajęcia w kulminacji już, albo podsumowania, albo wybrane osoby biorą udział w konkursach, wystawach i innych zajęciach. Nauka przez zabawę jest bardzo ważna, dociera do najmłodszych i właśnie to dziś najmłodsi są adresami tej akcji i tego święta ziemi, które w Polkowicach organizujemy. Oprócz występów w amfiteatrze dzieci brały udział także w warsztatach, podczas których uczyły się, jak segregować śmieci, jak powstaje woda i jak ją oszczędzać. Nie marnować wody. Co jeszcze można? Segregować śmieci. I czy wy to wszystko robicie w domku? Tak. 28 kwietnia impreza przeniesie się na Polankę, gdzie uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych będą mogli wziąć udział w zabawach sportowych oraz wydarzeniach ekologicznych. Dla starszej młodzieży i dla dorosłych będziemy mieli zajęcia z nadleśnictwem Lubin, gdzie o bioróżnorodności będziemy mówić, również o tej segregacji odpadów. Rodzinne ogrody działkowe będą prowadziły warsztaty, jak założyć ogródek, że tak powiem, w niczym, czy w pojemniku na odpady, czy w butelce, czy w bucie. Była to 13. edycja Dnia Ziemi w Polkowicach.
140 nowych lamp solarnych pojawi się na terenie gminy Chocianów. Ich montaż rozpocznie się 9 maja. Gmina pozyskała na ten cel 1 000 000 zł. W Chocianowie stawiają na przyjazne dla środowiska rozwiązania, dlatego też na terenie gminy pojawi się 140 nowych lamp solarnych. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo to zwiększenie bezpieczeństwa, oświetlimy wszystkie przystanki, jak chociażby w Chocianowcu. Dzięki współpracy tutaj magistratu, mojej skromnej osoby, też z radnymi, to właśnie wiemy, w jakich miejscach one będą montowane i te, które już są zamontowane, chociażby w Żabicach, Chocianowcu czy Szklarach Dolnych. Ta pierwsza partia 30 lamp sprawdza się, więc jestem przekonany, że te kolejne ponad 140 wspaniale zrobi swoją robotę. Koszt tej inwestycji to 1 000 000 zł, które udało się pozyskać ze środków zewnętrznych. Też niektóre będą posiadały kamery, no i będą też lampy hybrydowe. W takich miejscach zacienionych one będą głównie przy przystankach, jak chociażby w Brunowie. Montaż lamp będzie podzielony na 2 etapy. Zgodnie z planami ma się zakończyć w czerwcu. Łapacz snów to tytuł debiutanckiego albumu zespołu Lub Jested, który tworzą lubinianie realizujący swoje muzyczne marzenia. Zawiera ona 11 utworów, a niedawno pojawił się także teledysk promujący album. Sami o sobie mówią, że ich muzyka koi zmysły. Muzycy poznali się w lutym 2021 roku w lubińskim Centrum Kultury Muza. I pani dyrektor Małgosia Rzyczkowska-Czesak wzięła mnie za rękę i zaprowadziła na próbę do Mirka wtedy i Konrada. I właściwie od tamtej pory gramy razem, co nas połączyło, pasja, miłość do muzyki i do muzyki jazzowej. Od kilku dni można podziwiać teledysk promujący płytę Łapacz Snów. Realizacją zajęła się firma B&B Records. Powstał podczas premierowego koncertu. Na debiutanckim krążku znalazło się 11 utworów. Płytę można nabyć w kasie Centrum Kultury Muza, a niebawem będzie dostępna również w salonach prasowych i w sklepach muzycznych. Jest to bardzo nastrojowy krążek, utrzymany, powiedziałbym, w klimacie głównego nurtu jazzowego, czyli tak zwanego mainstreamu. Jest tam trochę bossanowy, jest tam trochę swingu. Są utwory, które są dosyć mocno groove'owe. Przede wszystkim jest bardzo dużo przestrzeni. Więc tak, jeśli miałbym sklasyfikować tą muzykę, to jest to muzyka, która koi zmysły. Zespół tworzą Berenika Ziąber, Mirosław Sanecki, Konrad Stankiewicz, Bogdan Feliczak, Jarosław Rybka, Janusz Lewandowski, a opiekunem muzycznym grupy jest Patrycjusz Gruszecki. Staramy się grać jazz. Gramy utwory jazzowe, które są mniej znane. Trudno nawet nazwać to standardami. To są utwory, które my kochamy i cieszymy się, że możemy je zagrać. Takich utworów jest bardzo dużo. Są bardzo popularne standardy jazzowe, ale jest wiele tematów jazzowych, które nie są tak popularyzowane, jak powinny. My do tego zmierzamy. Muzycy spotykają się kilka razy w tygodniu w Centrum Działań Twórczych w Lubinie. Planują koncerty, a szczegóły można znaleźć na ich mediach społecznościowych. Po 2 latach przerwy wraca wakacyjna praca dla młodych. Będzie to 15. edycja projektu. Przygotowano 80 wolnych miejsc. Każdego roku Spółdzielnia Mieszkaniowa na Dodrze w Głogowie organizuje akcję Wakacyjna Praca dla Młodych. Na pewno w lipcu zorganizujemy 2 turnusy, podczas których będziemy w sumie chcieli zatrudnić około 80 młodych ludzi. Chętni muszą spełnić kilka warunków. Na pewno mieć między 16 a 20 lat, być mieszkańcami Głogowa i czynnymi uczniami, czyli albo mieć aktualną legitymację szkolną, albo posiadać zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauk. Każdego roku chętnych do udziału w projekcie jest więcej niż miejsc, dlatego rekrutacja odbywa się na zasadach losowania. Zaplanowano ją na koniec czerwca. To przede wszystkim prace porządkowe na osiedlach, czyli zamiatanie chodników, parkingów, grabienie trawników, a w razie niepogody będą te prace prowadzone wewnątrz budynków, czyli porządkowe prace na klatkach schodowych czy w piwnicach. Wynagrodzenie za godzinę wynosi 19 zł. 70 groszy. Projekt pochłonie w sumie 92 tysiące zł, z czego 42 tysiące to wkład własny spółdzielni mieszkaniowej, a kolejne 50 tysięcy pochodzić będzie z budżetu miasta. To były wydarzenia tygodnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.